Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Claire. Tak się składa, że niestety muszę ponownie podchodzić do tego odcinka, bo mój komputer błąd mi zrobił i przerwał nagrywanie przy poprzednim podejściu, co zauważyłam dopiero po pół godziny nagrywania, jak już radość nie skończyłam ten odcinek. Więc no niestety, ale moje emocje w tym odcinku nie będą świeże, naturalne i tak dalej. Ale może więcej Wam pokażę dzięki temu, bo będę w miarę pamiętać, co robić. Dobra, idziemy teraz w tę stronę. Au. No właśnie. Tak mi się też wydawało, że powinien być tutaj drugi. Fuck! Nie zdążyłam dobiec, czyli warto coś zjeść w międzyczasie. No dobrze. Fuck. No prawie. Prawie umarłam. Dobra. Jako tako to wygląda. Fuck. Jest tak przerażająco creepy, bo wszystkiego jest tutaj tyle. Czuję falę. Okej. Nie chcę umierać. Dobra. Weźmy to, bo tak się składa, że nasze kochane seriale i kreskówki poprawiają nam panikę. W sensie... Może nie tak. Poprawiają nasz stan psychiczny. Więc można sobie przy tym postać. Nie trzeba jeść, tylko można sobie przy tym postać, jeśli człowiek uspokaja. Idziemy dalej. O matko. Dobra. Nie mamy tutaj latarki. No tak. Wejdź z tego, Claire. Ale one są takie straszne. Dlaczego jest ich tu... O! To wygląda pocieszająco. Widzimy. Co to jest? Nadeszła pora, Claire. Pora na co? Miałaś już swoją chwilę. To, co zostało... Nie powinno cię już obchodzić. Nie rozumiem. To czas, który masz za sobą. Okej. Z tego, co pamiętam, to tutaj nie dawało rady iść. Mieszka mnie w kurze, jak zawsze. Pójdziemy tędy. Widzę tutaj wróżki, w sensie mu tyle. Jakaś postać? Tu coś jest z tej strony? Nie. Ściana, światła. Dobrze, cześć postaci. Witaj, Claire. Co? Co to jest? Gdzie jestem? Jesteś tutaj. Co? Co to za odpowiedź? Gdzie jest tutaj? To zależy od ciebie. Co masz na myśli? Kim jesteś? Nie poznajesz mnie? Mam nadzieję, że nie jest za późno na ten taniec. Yep. Nagle z koszmarnej szkoły znaleźliśmy się w jakimś magicznym świecie wróżek i rozmawiamy z ojcem, który nas opuścił. Nie. Nie. Nie wolno ci tego mówić. Claire. Nie, tato! Porzuciłeś mnie, kiedy cię potrzebowałam, a ty mnie porzuciłeś! Co za osoba zmusza małą dziewczynkę, żeby zajęła się swoją matką warzywem? Obrabowałeś mnie z mojego dzieciństwa! Claire, tylko Bóg wie, że mam wiele wymówek, ale nie porzuciłem cię.
Niespecjalnie. O, naprawdę? Chętnie posłucham twoich wymówek. Nie pamiętasz, czyż nie? Co miałabym pamiętać? Odebrano mnie tobie. Więc... co? Jesteś martwy? Tak. Naprawdę myślisz, że w to uwierzę? Jeśli mam być szczery, nie wiem czego się spodziewać. Cóż... nie było zbyt wielkiej różnicy w twoim rodzicielstwie, niezależnie czy żyłeś, czy byłeś martwy. Wiem. Musisz wiedzieć, że kochałem ciebie i twojego brata więcej niż cokolwiek innego na świecie. Ty... Claire, pozwól mi skończyć. Myślałem, że mogę was ochronić przed moimi demonami. Ale kiedy przegapiłem twój taniec, zdałem sobie sprawę, że to niemożliwe. Zobaczyłem, co ci zrobiłem. Żaden ojciec nie powinien tak krzywdzić własnej córki. Zdecydowałem się pójść na odwyk, ale było już zbyt późno. Były inne skutki uboczne. Czego ode mnie chcesz, tato? Czego? Nie wiem. Nie masz pojęcia, jak bardzo chciałbym cię przytulić i błagać o wybaczenie. Ale nie wydaje mi się. Tak logicznie myśląc... chciałbym tylko, żebyś wiedziała, że gdybym dostał drugą szansę, byłbym dużo lepszym ojcem. Ty i Ethan byliście jedynym, co powinno się dla mnie liczyć. Mnóstwo czasu zajęło mi dojście do tego wniosku. Ale krążenie tutaj przez długi czas może oczyścić twój umysł. Jeśli na to pozwolisz. Co masz na myśli długi czas? Co masz na myśli mówiąc długi czas? Moja podróż tutaj potrwała dłużej niż twoja. Gdzie jest tutaj? Jak powiedziałem wcześniej, to zależy od ciebie. Nie rozumiem tego. Proszę, pomóż mi. Nie mogę sprawić, żebyś sobie przypomniała, Claire. To nie ma sensu. Jeśli ty jesteś teraz martwy, dlaczego ja dowiaduję się o tym dopiero teraz? Ktoś by mi coś powiedział. Masz rację. Myśl dalej. Próbuję. Mówiłeś, że były inne skutki uboczne. Claire, twoja ręka. Krwawi. Ach, jak się skaleczyłam? Co? Chwila. Tak tylko zarzucę pomysłem, że... a może Claire popełniła samobójstwo, dlatego tu trafiła? Tylko tego nie pamięta, dlatego ma skaleczoną rękę. Przemyślcie to. Ja nie wiem, co się stało. Dalej, przyznam. Obudziłam się z zabandażowaną ręką w gabinecie pielęgniarki, ale nie pamiętam, żebym sobie ją skaleczyła. Ethan. Obrazek! Czyli jednak nie podcięła sobie żył, tylko to było to skaleczenie, kiedy rozbiła zdjęcie rodzinne. A już miałam taką piękną teorię o czyśćcu i innych rzeczach. Tato, Ethan... Ethan też nie żyje, prawda? Tak. Tato, jak ty i Ethan umarliście? Tak jak mówiłem, moje demony wpłynęły na dużo więcej niż tylko na moje dzieci. Nie. Claire, teraz jest pora, żeby zapytać siebie samą. Czy zasługuję na to, by tu być? Co zrobiłam?
Nie wiem. Tylko ty znasz prawdę. Pora na to, żeby opuścić bariery. Nie wiem, co zrobiłam. Chcę sobie przypomnieć. Naprawdę. Co? Nie możesz tutaj być. Zrobiłabyś wszystko, żeby się stąd wydostać. To nieprawda. Ależ tak, jestem tobą i kto od nas wiedziałby to lepiej? To jest po prostu takie creepy, ale taki ma klimat. Kurna! Tu się wołali. Generalnie, jakby to powiedzieć, dałam się drugi raz nabrać na to samo, świetnie. Wydawało mi się, że to jest chwilę później. Nie, idź sobie. Anubisie, przestań. Już mi nie zależy. Na niczym. Nie! Odesłała psa! Claire, ty głupia pipo. Nieznajomy głos. Zobacz. Skąd to dochodzi? Co? Ach, nie zależy mi. Po prostu pozwól mi spać. Claire? Zostaw mnie w spokoju! Dlaczego wstałam? Zobacz, skąd to dochodzi. Okej. Tak. Na zewnątrz jest opuszczone pustkowie. Okej, tu są jakieś rzeczy. O nie, znowu wy! Nie chcę tu. Chcę... O, zapis gry. To się przyda. Dobra, zapisałam grę, napiłam się herbatki. Teraz mogę przemyśleć, co chcę zrobić. A, chciałabym pozwiedzać tutaj okolice, bo czemu by nie? Ten znacznik w ogóle... Nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić, tak naprawdę. Na razie muszę pozwiedzać, więc pewnie zajrzymy tu, zajrzymy tu, zajrzymy tu. Ale zaczniemy od tego miejsca, a potem sobie pójdziemy tutaj. Tak myślę. Taki mam plan. Spierdzielaj, myszko. Papier! Co za głupia sucz. Skończyli tą renowację, zanim się wprowadziliśmy. Okej. Okay. Okej. Okay. To nie za długo ta nasza podróż potrwała, co? Dobrze. To musimy... Spróbujmy pójść od drugiej strony, bo chyba tutaj mogę zrobić to naokoło. Tak mi się wydaje. Tak wiem, nie używam latarki, ale... Jak już mówiłam, mam poczucie, że latarka jest... trochę za mocna. W sensie, nie widzę sensu marnowania jej. Zablokowane. To mogę wejść, wziąć rzeczy. Zablokowane. O, motylek. Nie wiem, czy warto było się tak poświęcać dla motylka. Tu coś jest? Odejdź od niego! A fuck. Idę tu? Śmieci... O, dziura! Czy chcę do niej wchodzić? Może najpierw się trochę uspokoję. Co to jest? Fak, zużyłam!
nic. Nie pokazuje mi opisów przedmiotów. To nie fajnie. O co chodzi z tymi plakatami? No dobra, spierdzielaj! Wejdźmy tu. Chodzenie w dziurę jest zawsze fajne. Te ściany... Nie jestem przyzwyczajona do tego, że są takie klaustrofobiczne. Dużo łatwiej było je eksplorować, kiedy było się dzieckiem. Czy jako dzieciak łaziła w ścianach. Super. Mama została zgnięta nożem z kuchennej szuflady. To mogę stawiać... świeczki w różnych pomieszczeniach domku. Wiem, jak to zrobić, bo zrobiłam to na poprzednim nagraniu, ale najpierw wam pokażę, o co tak właściwie chodzi. O Jezus. Wyszłam. No, kolejny napis. Tammy upadła i rozbiła sobie głowę o mokrą podłogę. Tak? Mamy opisy śmierci różnych osób i według tego będzie trzeba postawić... Okej. Świeczki. Tatuś poszedł na górę i się zastrzelił. Nie mógł tego znieść. Więc... tutaj wychodzę. Tędy. Postawimy w łazience świeczkę. Postawimy świeczkę w kuchni. I tutaj postawimy chyba... to była sypialnia. No. I znalazłam coś do cięcia pudełek? Nie wiem, nożyce do papieru? To było coś takiego? Chyba. Wróćmy się przez dziurę. O Jezu, wystraszył mnie. Fajnie byłoby zajrzeć jeszcze tutaj i sprawdzić, czy jest otwarte. Chociaż z tego co pamiętam, to tu było zamknięte. Możemy zajrzeć też tutaj na przykład, do tego mieszkania. I chyba to zrobię. Chyba tak to zrobię. O! O! Mamy człowieka. Nie mam miejsca. Na przykład włączyłam pralkę. Cześć, człowieku. Cześć! Cześć! Co? Chcesz coś jak autograf, czy coś? Nie. Nie wiesz, kim jestem, tak? Nie, nie obchodzi mnie to. Och, dzięki Bogu! Myślałem, że jesteś jakimś grubi czy coś. Hej, kolesiuwo! Tak, w ogóle to nie mieszkam w tym budynku i cały czas sobie handbanguję, bo tak jest fajnie. Po prostu próbuję znaleźć radio. Jakieś widziałaś w okolicy? Po co ci potrzebne radio? Żeby słuchać muzyki. A po co mi by było? Muzyki? Na pewno wszystko z tobą w porządku? Co? Przepraszam, troszkę odpływam. Jakiego rodzaju muzyki? Metalu. Prawdziwego metalu. Nie tego korporacyjnego gówna, które gra mój zespół. Jesteś w zespole? Tak. Ale nienawidzę tego. Więc dlaczego to robisz? Mam rachunki. Nie możesz robić czegoś innego, żeby je opłacić? Mam wysokie rachunki, jeśli wiesz, o co chodzi. O. Nie zrozum mnie źle. Były czasy, kiedy uwielbiałem grać. Co się zmieniło? Straciłem kontrolę nad moim życiem. Mój świat się rozpada wokół mnie i... nie ma nic, co mógłbym zrobić, żeby to zatrzymać. Wiem, jak się czujesz. Tak, wyglądasz na kogoś, kto wie, o czym mówię. Co? Nic. Spójrz, a
Słuchaj, zrób mi przysługę i nie mów nikomu, że mnie widziałaś. Czemu? Tak jest łatwiej. I jeśli znajdziesz jakieś radio, daj mi znać. Okej. Okay. Damy ci znać, jak znajdziemy jakieś radio. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, żeby mu nie dać takiego głosu. O. Pigułki. Ta wanna potwornie śmierdzi. Pełna jest plakatów. Skoro nie wybierz swojego zespołu, to dlaczego wszystko obwieszasz jego plakatami? O, to jest pytanie. I cały czas buja się. Buja głową, buja. Straszne jest to, że chyba zrobiłam w sumie mniej więcej to samo, co w poprzednim odcinku. Tylko zajęło mi to dużo mniej czasu. No, ale prawda jest taka, że to tak wygląda, jak się wie, co robić. Jak się wie, co robić, to tak wygląda. Będziemy kończyć odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nie był za krótki. I cóż, też jesteście ciekawi tego, co tak naprawdę stało się z Claire, dlaczego tu trafiła. Bo jak widać, jest jakiś powód tego i jaka tragedia tam się wydarzyła, poza tym, że jej matka jest w śpiączce właściwie. O, takim warzywkiem, z tego co się dowiedzieliśmy. Jej ojca nie ma, jej brata nie ma. Może to był ten sam wypadek na przykład, tak? Jej brat i ojciec zginęli, a jej matka została warzywem. A to też straszne, że się dzieciaka takiego małego zostawia z matką, nikt jej nie pomógł. No nic, mam nadzieję, że dowiemy się więcej, moi drodzy, ale to w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się.